Chyba to jakieś debile były. Dzień dobry! Witam, witam. Ała! Dzień dobry! Ała! Witam! Czas, tak jak cię wczoraj widział, no. Witam serdecznie, dzień dobry. A, witam, cześć, witam, Muse. Witam. No cześć, oj, cześć, urosłeś! No, ty nie. Jebać tych biedaków, że nie potrafią na chleb zarobić. Co ty, teraz, kurwa, jebać ci, kurwa. Pomoc Kaps biednym, będziemy... niech się, kurwa, ruszą do roboty, kurwa. No, no to może ten kapelusz, witaj, Muse. Pisałeś no, witaj, do witaj. Mnie. No pisałem, słuchaj, jest pewien pomysł, wiesz, bo ty jesteś, no, znamy się, nie? Znamy się nie od dziś. No, znamy no. się nie od dziś, znamy się od wczoraj. No, słuchaj, chcesz, kurwa, trochę popracować? Czy chcę? No? Oczywiście, że nie, no kurwa, żyję po to, no żeby nie pracować. To, no i zajebiście, bo ty będziesz dyrygował ludźmi, podoba o, ci się? No oczywiście, że tak, no to dyrygowanie no. To jak najbardziej, kurwa, do roboty, panowie, kurwa, bo się samo nie zrobi. Tak. Słuchaj, to przyjmiesz pierwsze zamówienie. Teraz ja tu nie pracuję. Ząbek, weź tutaj ten, chciałeś wóz, tak? No właśnie, tak, wóz bym potrzebował, a wóz. Tak się składa, że... Słyszałem, że tutaj zostajesz nowym właścicielem. No, bo słuchaj, ja idę na emeryturę. Ja idę na emeryturę, bo mam problemy, wiesz? Szukam jaguarma i mam problemy, wiesz? Muszę tutaj tak troszkę po cichutku, coś tam czasem słuchasz mnie, czy mnie nie słuchasz? Słucham cię, muszę. No to daj mi mówić, bo mi przerywasz, no. No już daj mów. Mi opowie... No. Opowiadaj ja śmiało. No, słucham cię uważnie, no mów. Słuchasz? Słucham ciebie uważnie. No to mówię. Słuchaj. Słucham, tylko zacznij w końcu mówić. Dobra, no to na 3, 2, 1 zacznę mówić. No, słuchaj. No to... Słucham cały czas. Nie musisz mi mówić słuchaj za każdym razem, kiedy ktoś... No dobra. Już na poważnie. Na poważnie słucham. No to słuchaj. No słucham. Cały czas ciągnie się smród za klejem, Murdokiem. Ty pewnie nie znasz, ale to mój przyjaciel był i... No, świętej pamięci i cały czas mnie ścigają za niego, wiesz? Świętej pamięci Clay? Clay Murdock, no. I słuchaj... Clay nie żyje? Nie żyje. A co znasz? Nie znam, ale zawsze mnie boli, jak umrze jakiś Clay, albo no. jakieś wapno, albo jakieś inne przydatne rzeczy. A co się z nim stało? Wysech? Wiesz co, odcięli mu głowę. Oś ty, kurwa, mać, niech... Panienka niebieska i Jezuszek mają go w swojej pięknej łopiecy. A czy jak no, ktoś odcięli mu głowę? Kto mu odciął głowę? No właśnie też kurwa syny z tej gwarmy, słuchaj no. Te guarmiańskie kurwy? Nie, kurwy to ty szanuj, nie. Te kurwa szczury. Właśnie, moja matka, szczury? Moja matka była kurwa. Tak. Ej, co szczury? No ty jesteś szczurołapem, to złapiesz kilku. No złapię. No. Szczurołapku ty. No, złapię wszystkie szczury. Ja cię kręcę, ale to... Poza te łóżko cię wytarmoszę, to zobaczysz. No. Słuchaj, bo tak na poważnie teraz ci mówię. Mieliśmy prowadzić kurwa biznes z kawą i co? Chuja mieliśmy. Poleciałem. Nie poleciałem w chuja. Słuchaj, nie poleciałem. Ja poleciałem właśnie po ziarna. Masz? Mam ziarna kawy. Tak? No dobra, ile masz tych ziaren? 5. No słuchaj, no to coś tam się... Ziarnko do ziarnka, no i... Coś I zbierze się miarka, słuchaj, wystarczy no według właśnie. Przepisu mojej babki na pół kawy. Rozbijemy jak ci dealerzy tutaj i zrobimy z tego kurwa 200. Słuchaj, będzie dobrze. Zarobimy potem. Ale to przykre słowa słyszę. Wiesz, że jutro jest licytacja wozowni? Valentine o 20? Aha. Tak, otwiera się podobno nowa wozownia. Aha. A wiesz, kto chce ją kupić? Guarma. No i taka to historia. To już wszystko wiem. Podkopali bądź się pod nosem, żeby przyjąć biznes. A tak się składa, że stary Chińczyk co nieco zarobił od tego czasu. No i coś tam spróbuje wpompować w to. Aha. A ty byś został właścicielem tej wozowni. Ja się kręcę. Naprawdę mam zostać właścicielem wozowni? No, czy to dla mnie myślisz?
No, kurwa, będziesz miał tu ludzi, będę pracować dla ciebie. A ile ludzi będę miał? A ilu chcesz? A ilu trzeba? Słuchaj, ja jestem już. Mały Chińczyk do pomocy. Szczurołapek też. A nie, bo ty masz tam tytoniarny. Ale spokojnie, ja się będę miał ze trzech ludzi, to możemy wozy robić. Ale mi pokażesz wszystko, co i jak, dobra? Tak, tylko mi się po prostu słuchać, ale mi się nie chce już z nimi kurwa pierdolić. Ten smród się ciągnie za tym klejem po prostu do... Ja nie wiem po prostu, już mi ręce opadają, wiesz? Ścigają, ja już chcę sobie troszkę począć. Ciekawe, co by o tym wszystkim powiedział świętej pamięci Montier. Ciekawe. Podobnie skończył jak Klej, też bez główki. O cholera, no. Tak, widzisz, tylko, że jemu kurtyzana główkę właśnie odgryzła i się wykrwawił. Po pijaku, no, taka przykra historia. Odgryzła mu główkę, no. Zapiszę sobie, żeby zdjąć poszukiwane, bo teraz mu za posiadanie dynamitu wystawię. Komu? No to panowi Hillowi, to nie ma sensu trzymać, jak on nie żyje. To nie ma sensu, no. Posiadał dynamit? No tak, no w jego domu już opuszczonym został znaleziony właśnie dynamit. Tam kilka statuetek zwycięskich Pumę w dobiciach, jakiś certyfikat posiadania konia, coś takiego. Żartujesz, no. Pan! Ale kto mu kurwa chatę przeczepywał? I dlaczego? No, nie opłacał, no to ja z urzędnikami. Ja. A to może... O. No to kurwa się nieźle tam porobiło. No, to... Na szczęście przekazał mi przed wszystkim pierwszy bilet z Bordowicia. No dobrze. No słuchaj. Będziemy się bronić. No dobrze, no powiem ci tak, no darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Ale wiesz, do ciebie nie mają problemu, więc dlaczego mieliby ci grozić? No właśnie. No właśnie. Jeśli problemem jestem ja pozbywam się firmy i robię to dla kogoś tam, dla mojego przyjaciela sprzed lat, no to co ich to interesuje, nie? No pewnie. No to tak zrobimy, podpiszemy papierkę i... Ten. Tylko słuchaj, jest sprawa. Tak? Chodź. Ale tutaj ładnie. Widzisz to tutaj? Sake Wills Company? To ma tylko spróbuj na espresso kurwa Wills Company zrobić. No. To skończy się jak Phil Monter i kurwa Clay Murdock, słyszałeś mnie? Słuchaj. Ja mam tyle dynamitu, słuchaj, pod sądem jest, że kurwa mógłbym to całe pierdolne miasto wysadzić. Pum, pum, w powietrze. A to czemu tej guarmy nie wysadzić, cwaniaczku malutkie, co? Bo to są cwaniaczki... A powiedz mi, kto tam rządzi? O, tam rządzi... No, ale prezydenta, ale słyszałem, Jimbo mi powiedział dzisiaj, że nie żyje. Więc tam rządzi pułkownik. Grabasz, tak? Pułkownik, Grabasz, Jimbo i Limbo, kurwa. Jimbo i Bimbo, no. Bracia. A to nie, że się dobrali. A to niby no. Ja mam dziwne nazwisko. Co? A to niby ja mam dziwne nazwisko. Czemu? Co? Czemu? No tak mi mówią, że dziwne. Normalne. Czemu? No mimo no. Powiedział mi jeden, jak pisał do ciebie telegram, powiedział, że ja mówię espresso się nazywam, a on mówi o dziwne. No to on jest dziwny, nie przejmuj się. A mnie też dzisiaj zaczepiali i mi mówili brzydkie słowa. Brzydkie słowa ci mówili? Brzydkie słowa mi mówili. A pokaż, które, to ja się nim już zajmę. Słuchaj, jak ja na ciebie biznes przepiszę, to ja się wszystkimi zajmę. Rozumiem, że będziesz chciał mieć ciście rączki. No, tak. Davis, Orlando, Dispatch. I to są wozy do wyboru? No, nie wszystkie. Ja pierdzielę. No, jest, myślę, że nie. A masz materiały? O, kurwa, czary, ja przez ostatnie 3 dni, żebym tylko jeździł w tam i we w te... Po materiały tyle, żem doinwestował pieniędzy, że można robić tyle wozów, że się w pale nie mieści. I jakie są ceny tych wozów? No na przykład, powiem ci na wstępie, miałbyś od buta do zrobienia 10 wozów o wartości 22 tysiące. Ja pierdolę, żartujesz. Jakbym ci pomógł tutaj z kolegami, to byśmy to obrócili w połowę dnia.
Ja pierdolę, za 22 tysiące? Dniówka, kurwa! Słuchaj, znam taką czaczy kurtyzanę, tylko że 20 koła bierze. 20 koła to musi być naprawdę elegancka. Tak, tylko musisz mi dać się pozwolić przebrać. Ja cię kręcę, to dobrze wszystko brzmi, no można powiedzieć, że spadł mi z nieba złoty kurwa sen. Mam taki strój przyszykowany, wskakuję w niego, jestem wtedy... Akira Sake, o kurwa, muszę, żeś się naprawdę zmienił. No. Poniosła sobie trochę, wiesz, tutaj te życie w Sandanis to jest całkowicie coś innego, wiesz? Mhm. To nie jest te strawberry, kurwa, gdzie tam... Nie wiem, czy byłeś u mnie w wozowni w strawberry. Nie byłem. No, tam to, kurwa, bagno takie. A tutaj zobacz, jakie budowle są, zobacz, czy ty to widzisz w ogóle? No widzę, ja tu drugi raz w życiu jestem w Sandanisie. Zobacz, i nie jesteś zaskoczony? Jestem zaskoczony, no bo to są budynki, to są budowle, to wiesz, tutaj ludzie, ale zastanawiam się co do tej drugiej tożsamości. Pasuje ci nawet nazwisko, Muse Suckę. No, Muse Suckę, tak naprawdę. No, pasuje, no. Dobra, powiedz mi, a masz pracowników jakichś, którzy na starcie mi pomogą? Musiałbyś mi pokazać, zrobić jeden, dwa wozy? Mam, będę mieć, oczywiście, że tak. Nie ma problemu, słuchaj. Ale że Klej nie żyje? Nie znałem go, ale używałem często do różnych rzeczy Klejów i tak po prostu mi się smutno na sercu zrobiło. Ja myślę, że mogłeś o nim słyszeć, że to znany człowiek, on, wiesz, to był taki człowiek, który łapał tych złych, wiesz? I niestety ci źli złapali jego, wiesz? Ja cię kręcę. Naprawdę, wspaniały człowiek, wspaniały przyjaciel. No, aż mi kurwa się smutno, kurwa jebana zrobiło. Smutno. Aż się rozpadało, zobacz jak żeśmy o tym zaczęli gadać. Co on robi? Co on kurwa robi? Keep out. Ty, no pięknie to wygląda, tak szczerze. Wozy? Wozy od espresso? Espressowe wozy? I przychodziliby mi ludzie i robili zamówienia? Ja cię kręcę. Brzmi jak fajny kurwa roleplay, co wy na to? Brzmi jak dobry roleplay. Tylko pytanie właśnie. Kurwa, no porobić to? Porobić. Wiecie, ze mną różnie bywa, kurwa, raz jestem, raz mnie nie ma, ale może fajnie będzie? Zobacz, tutaj biuro. Dzień dobry, witam. To trzeba nowy outfit Charlesowi załatwić. Że ja za rzadko jestem, ale to bierzesz widza pracownika, który napierdala po 12 godzin dziennie przy kompie. Oczywiście roleplayowo poznany. I co? Czemu się rozebrałeś? Jak jest mi smutno, to się rozbieram na deszcz. Żeby nie było widać po ich łez, Charlesu. No, powiem ci szczerze, że wystarczyło kapelusz ściągnąć. Bo mi po klacie ciekły łzy, wiesz? Jasne. Nie chciałem, żeby było widać. Jasne, dobrze. Nikt nie widział twoich łez. Nikt nie widział, jak żdech pies. Nikt nie widział twoich łez. Znam taką piosenkę. Nikt nie widział twoich łez się nazywa. Dobrze, to... Trzeba pośpiewać, wiesz?
tylko musisz mi tekst dać. Dobrze, dam ci tekst. I powiedz mi, co mam tu robić, Muse? Co mam robić? Gdzie mam iść? No to ja się pokażę, ja wszystko. I ilu mam chłopa na razie, na ten moment? Ten szczurowaty? Szczurow jest, on ma firmę, wiesz, tytoniarnię. Aha. Aczkolwiek, no tak, no. Tutaj mam swoje biuro. Twoje biuro jest tutaj. Aha, aha. Melonik, no, nawet tak. Został. A, tak. Możesz sobie tutaj wziąć. Aha. No i co, tutaj jest biuro, tutaj wystawiam rachunki ludziom. Tutaj trzymam dokumenty przeróżne, księgę, wiesz, tam rachunkowości i tak dalej, nie? Tak. No tutaj mam taki drobny magazyn. No, a tutaj dzieje się magia. No, tutaj mam stół rzemieślniczy, na którym robię wozy, wiesz? Aha. No. Ja ci pokażę, wiesz, ja ci wszystko pokażę. No dobra. No, tylko wiesz co, może nie dziś, bo dziś to już... Bo dziś to potrzeba dużo czasu, a to może tam się umówimy na jutro, czy tam kiedy będziesz miał czas. Dobra, pasuje mi jutro, o której? No tak myślę, że ja będę gdzieś... Tak wstanę o 19. O, tak. Dobra, to jesteśmy umówieni, ja będę około nocy. No dobrze, no jesteśmy umówieni na noc. Na noc, dobrze. Tak. No. Panowie, żebyście nic złego nie pomyśleli, że dwóch nagich, półnagich mężczyzn się umówia na noc. Mamy spotkanie jutro biznesowe. Tak, tak, jak panowie na spotkaniu będziecie już stukać, to jeszcze wóz mi nastukajcie. Dobrze, dobrze. Nastukamy. A pan jaki pan wóz zamówił? To największy bym potrzebował. Największy wóz! Największy wóz, tak, tak. Dobrze, 950 to jest chyba. To ja wpiszę do zamówienia i tam tak. Pięknie. 950, no to faktycznie jutro przeklepiemy, proszę pana. To będzie... A tylko Matthew Lewiak mi musi przywieźć kawałki drewna, bo jeszcze nie ma. Matthew Lewiak? No, ale to jutro. Żyjesz? Żyję, kombinat się trzyma, ma jutro mi przywieźć. A ten, pomyliłem z twoim, jak on się nazywał, Lewim. Z Lewim Mavericiem. Ja, tak, tak. On chyba nie żyje, co? Nie, żyje, tylko... on coś tam planuje, tylko nie wiem, co dokładnie. Coś tam planuje. Wyjechał. No. No. A co się ciekawego w mieście dzieje? Słyszałem, że festem był wczoraj. Albo dwa dni temu. Licytacja była jakaś, nie? Chyba koni. Jakiś to lew to był? A co, kogoś pożarł? Nie, nie było tak szczerze. Ale się narza. Zepsze osobę zepsze. A tak się nie powiem, kto go zastrzelił, nie chcę się chwalić. Ze trzy szczury zjadł pewnie też. Podobno Thomas Grant go zabił. Podobno. To nieprawda? Nie no, Thomas Grant mi pomógł, bo... A kurwa, dobra, no zabiliśmy go we trzech. Dobra. Nie chcę mówić, że Thomas Grant nic nie zrobił, powiem, że zabiliśmy go we trzech. Bo Thomas Grant dał informację, gdzie on jest i coś tam do niego chana strzelił. A to szkoda lwa, szkoda lwa. Bo ty, Thomas Grant i ktoś. Ale masz coś takiego? Ja mam. Pierdoliłem mu łapę. Zawsze to przy sobie trzymasz? Nie, od wczoraj. Od dwóch dni. To się trzyma kupy, to się trzyma kupy. A to chyba najlepiej wypchać czymś. Trzeba będzie, bo to nas zgnije, kurwa. To już podśmiarduje. Ja mam rąki szczurów. Wielu szczurków. O, szczurowa mi tutaj zrobił penetrację i nie mam żadnych. Ale te gulwaty rozebraliśmy, kurwa, na części. Futro wziął Billy Blade. Głowę wziął Thomas Grant. Jedną łapę wziąłem, a drugą łapę wziął, kurwa, Andy Rowling. Głowę lwa wziął Thomas Grant, czyli wydaje mi się, że on miał największy udział w tym wszystkim, tak? No bo kto bierze łeb, ten... A to kto serce powinien? Ja go postrzeliłem, ale powiedziałem Grantowi, żeby brał sobie niego, co chce, to wziął głowę. Mhm. A ogon wziął Augustin dla Santiago. Ja cię kręcę, to taki z takiego ogona sobie zrobić, kurwa, pas czy coś, to kurwa, no. Szacunek na dzielni. Pasa to ja ci mogę zaraz posypać. Chodź, Charlie, nie pierdol. Chodź, idziemy do tabarni, chodź. Ja też chcę.
To widzę, że masz dobre stosunki z szeryfostwem. Wszystkim w ten sposób. Proszę. Dobra, wiesz co, no odkąd banda się rozpadła, to nie mam nikogo, no wiesz. O, wiesz, ja wiem, że my się rekrutujemy, ale to sobie wciągać. A panowie przyszli, bo tu strzały były przed twoim przyjazdem, wiesz, Charlie? A. Dziękuję serdecznie za jałmużnę. Chwilę przed przyjazdem. A to do ciebie, Prolinie? Gdzieś tu byłaby chyba jakiś pokaz siły, wiesz? Aż tam takie. Jakąś szalę ktoś zrobił. No. I poleciał tam. Uwaga, wąż! Uwaga, wąż! A. To mój! Dobry! Dobry! Tego robisz? Wóz, tak, wóz robiłem, ale gościa nie robiłem. Ach, kurwa, zobaczysz, ty. Zapłacił. Te butelki znikły tak. Ma pan może kokainę albo samogonku jakiegoś? Kupił trochę. Przepraszam panią, tak samotnie pani? Tutaj po kurwa mieście? Do znaku chodził i mówił tak na luzie. Nie, że to znaki chodziły. Czy on nie chciał wjebać? Zimno już trochę, idę po szweterek. A, szeryf kurwa, kto to był? Czyli co, jutro noc? Jutro noc. No, jutro można się wieczorkiem spotkać. A jak bardzo będę musiał uważać, jak będę miał to we władaniu, żeby nic nie odpierdolić, tak? Żadnych napadów, żadnych napaści? No, słuchaj, Charlie, no, jak będziesz właścicielem, to nie możesz, no. Nie mogę, dobra. Ale możemy wykombinować tak, że... Możemy jakoś tutaj, powiedzmy, możemy zrobić spółkę, a postawimy na słupa. O, można tak? No. Jakbyś chciał troszkę tutaj zrobić jakieś ruchy, nie? Jakieś tak. Ruchy porobić, no to wiesz, to można jakiegoś słupka. Słuchaj, ja na początek mógłbym się... Już mam słupa, ja już mam słupa. Już masz słupa? Tak, już jestem gotowy, tak. Ja cię kręcę. Już mam słupa, znam imię i nazwisko, już z nim gadałem, wszystko załatwiam. No i klasa. A wiem, że by ci się pieniążki przydały. Troszkę z tą kawą się nie udało, nie? No nie udało się, Słuchaj, ja mam w Germanii $30, to jest cały mój majątek. Muszę. No, co to? Chodź za chwilę. Nie chcesz przy Charlie mówić? To mój przyjaciel. No, dobra. Czy... Wal śmiało, ja walę śmiało zawsze, no. Mamy się dogadywać teraz jakoś? Dogadywać? Z czym dogadywać? A, z czym? Z czym dogadywać? No ty tego wiesz. Z czym? A. Pisałem z tym w telegramie. A. No wiesz co, ja dzisiaj gadałem z paroma osobami i na razie przystopujmy, wiesz? Na razie przystopujmy, zobaczmy jak się jutro ta licytacja potoczy, wiesz? Tutaj wozowy. No. Bo Charlie, przedwczoraj? Tak, przedwczoraj mnie porwali, wiesz? Kto? No jak tak to? Guarma. No, znaczy się najemnicy jacyś tam wynajęci, nie? No. Co ci robili? No, wywieźli mnie na bagno, ale... No, udało mi się uciec już po raz... Już pod kreskę zacząłem liczyć, że 7 raz. Ja cię pierdolę, to naprawdę oni tutaj... A ty nie masz siły ludzkiej takiej, wiesz? No mówisz, banda się rozpadła? A co się stało z bandą? No... Jeszcze no... Po kolei wszyscy zostali zamordowani. Ja pierdolę. Brat Kleja, żona Kleja, Klej... No, syn jego? Taki, syn jego, nie. Syn jego gdzieś tam, kurde, pognał, wiesz? Gdzieś tam pognał i... Raczej się boi. A to strzeliłem z tym synem, bo przecież go nie znam, ale myślałem, że wiesz, że i ojca, i syna, i kurwa Ducha Świętego zabiera. Każdy ojciec ma syna, słuchaj. No, to prawda. No. No tak, nie? No jeśli jesteś ojcem, to masz syna, nie? To prawda. No chyba, że no, to jesteś księdzem, to masz wielu. Tak, oczywiście, że tak. Wielu synów. No. No i kurde, i tak ja zostałem sam, nie? Ja nie.
A to nie. Próbowaliście tyle razy dziabnąć? Został. Ja się kręcę. No, został jeszcze jeden mężny. Siwy. Został siwy. O. Siwy cały czas jest. Poznają go? Kurde, no nie wiem właśnie, bo jak my się widzieliśmy, to ja się z nimi cały czas trzymałem. To może już się widzieliśmy. Możliwe. No. Może jest w tawernie, ty. Trzeba by zobaczyć. Możemy się tam przejść. Czyli co, jutro 20 się umawiamy. Dobrze, mnie pasuje. Ja tu mogę, kurwa, zarabiać. Słuchaj, będę miał dużo pieniędzy. To se, kurwa... No. To ja nie... To se kupię coś. Masz konia? Mam. Jakiego? No, kupiłem za $60 dzisiaj. Czary, słuchaj, czekaj tylko się przebiorę. Dobra. Czali. Kurwa. I ta. Nic nie miałem. Dzisiaj kurwa wszystko mam. Przyszedł muse ham. Ja się kręcę, będę robił woz, będę miał 20 tysięcy dziennie, kurwa, to wszystko kupię, kurwa. Cały urząd kupię, wszystko. Kurwa. Wszystko kupię. Ty słuchasz? Tak, słucham. Chodź. Poczekaj. Jeszcze kończę sekwencję. Kończ układ? Dobra, już. O, no jest. Przebrałem się trochę. O. Moja żona mi wyprasowała. Ona tutaj mieszka, wiesz? Masz żonę? A, mieszka tutaj. Tutaj. Dokładnie tutaj. Tylko śpi teraz. A. Poznasz kiedyś. No powiedz. Panowie, my jedziemy... Dzień dobry. Będziemy teraz biznes mieć wspólnie? Tutaj obok ja będę. Pan se tu będzie? Pierce pan sprzedajesz? O? Kozy? Tak, jakieś, widzisz, jakaś wanna ten tego. O. Ty, normalnie zobacz, metalowa balia. No. Niesamowite rzeczy. Fajna rzecz, dla bogaczy. Tak się wygrzać. Dla bogaczy takie rzeczy, no. Dla ciebie, Charlie, chodź. I to drzazga w dupę nie wejdzie, no i spoko, jakie przyjemne. Wszystko kupimy tutaj, wszystko będzie nasze. Zobaczysz. Potrzeba czas. Dzień dobry, panienko, powitać. Powitam. A, książki pięknie, zobacz książki. Może się czytać nauczę. Znaczy czytać trochę umiem, gorzej z pisaniem. Czytać umiesz, tak? Gorzej z pisaniem. A, rozumiem. No, niektórzy w Gwarmie w ogóle nie potrafią tego i tego. Na obrazki, wiesz, oni sobie te obrazki wysyłają. W sensie rysują, nie? Aha. No, rysują. Trzymaj się, Stronowski. Przejechać i tak. I tak właśnie to funkcjonuje. No, jutro będzie gorąco, powiem ci, w tym Valentine. Jak mnie zobaczą... Tak, jak mnie zobaczą, to będą jajca, oni mnie ścigają już od miesięcy. No słuchaj, ja mogę cię obronić. No, to na pewno, no. O, ciekawe, czy Connor jest. Zobacz, ja powiem ci, ja potrafię. Zobacz, ja powiem ci, ja służyłem kiedyś, patrz. O, kurwa, nie mogę jednej ręki... No, dobrze unikasz, dobrze unikasz czasu. Dobra, idziemy. Wiesz co, bo jak prawą rękę biorę, to mi się lewa noga zgina. No niestety, to już starość. No, cóż. Coś poradzić, no. Starość się Siema, gramy w środę w Daisy? Ciekawe, czy Connor. Jasne. Jest. On tutaj. Znasz Connora? Z przyjemnością, Heimer. Connora? Nie. Connor White. Taki fajny rusznikarz tutaj. Znowu wrócił. Wcześniej był kowalem. W Kalidze. A teraz znowu na stare śmieci do Sandenis wrócił. Też dobry człowiek. Taki śmieszek. No proszę. No. Śmieszek. Nie no, powiem ci, to Sanden jest naprawdę piękny. No, powiem ci, z nieba mi spadłeś, bo dzisiaj to ja chciałem, kurwa, iść na żebry. Na żebry? Tak. Chciałem ściągać je do stajni w Blackwater.
A, myślałem, że na paszy chciałeś iść. Tutaj w Saint-Denis mamy dobry koks. Ja to nie brałem narkołyków. A. Dzień dobry! Kokaina? A, czaty. Dobry? Dobry! Przyprowadziłem mojego przyjaciela, Charlesa Espresso. Sporządzimy tutaj wyciąg z konta. Charles? Jaka kwota? Witam serdecznie. Satysfakcjonująca? $20. Dobrze, to może zacznijmy. Dobrze, to pan pokaże tutaj. Ile mam na koncie? Jasne, dobrze. Dobrze, czas. Znamy się nie od dziś tutaj. Mam drobne. Miałem wydać na cele charytatywne na biedne dzieci. Tutaj jest problem. Też byłem kiedyś biednym dzieckiem, jest, teraz jestem biednym startem. Jest, no właśnie, jest problem w Saint-Denis. Dużo kokainy i właśnie miałem wesprzeć tutaj szkoły i tak dalej, ale... Ale pójdzie na ciebie. Dobrze. 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, dobra, dobra, się starczy. Co? Miej na czekoladę jakieś tam. Co? Sobie grzańcia. 5000? Ja nie widziałem takich pieniędzy nigdy. Ja pierdzielę, 5000? Weź sobie kup jakiegoś konika i czekoladę. Muszę, ja tą trawę żuję od 3 dni, bo nie mam na chleb i kurwa, daj mi posmak świeżego, pszennego chleba. Odejmuję sobie chleba od ust. To ja pierdolę, dziękuję ci bardzo, po 100 groszy, no 5000 dolarów, to ja mogę, jestem bogaty, kurwa. Ja wszedłem w tym momencie w inną płaszczyznę, kurwa, rozumiesz, człowieczeństwa. Słuchaj, jak jesteś moim przyjacielem, musisz żyć z klasą. Ja nie mogę się, wiesz, otaczać jakimiś, wiesz... Chociaż mam szacunek do biednych ludzi, ale do przyjaciół mam największy... Muszę szacunek do biednych? Co ty pierdolisz? Jebać tych biedaków. Tylko sam i wyłącznie... biedny, nie pamiętasz? Wiesz co, jebać tych biedaków. Jebać tych biedaków, co nie potrafią na chleb zarobić. Co ty, teraz, kurwa, jebać ci, kurwa, pomoc Koks biednym, będziemy, niech się, kurwa, ruszą do roboty, kurwa, tak jest, pracy tak się jest. Boju, kurwa, no, daj spokój, kurwa, pieniądze no. Trzeba umieć zarobić, trzeba no. Umieć się tak zakręcić, jest. No. Tak jest, no. Tak jest, no. Trzeba umieć się zakręcić, trzeba umieć coś przekręcić, trzeba umieć się zakręcić. Tak jest. Trzeba umieć się zakręcić, trzeba umieć coś przekręcić. 5000 dolarów, kurwa. Słyszeliście? No, słyszałem. Słyszałeś, Rob? Dał mi 5 dolarów. 5 dolarów dostał. Na jakieś jabłko dla konia, nie? Jesteś bogaty, no. 5 dolarów. Jak będziesz umieć pracować, to zarobisz tyle w tydzień. No. Ja Szczurop jest zajęty, teraz przejął tytoniarnię, to tam po pierwsze pewnie interesuje, co Szczurapku? Kiedyś grzebałem w śmietniku tutaj, dosłownie tutaj, o. A teraz jestem jakimś poważnym biznesmenem. No właśnie. Właśnie to chodzi. Ty to nie! Co nie? No ty to nie! Ty to nie robisz, ne? Ty to nie robisz. Tak, ty Szczurołapku, musisz jeszcze wiele zrozumieć. No. Ile zarabiasz tak na dzień? A biznesmeni, możemy sobie to chyba otwarcie powiedzieć? Na tydzień tak mniej więcej, no to... tak, jak się postaram, no to z 4000. Ja najwięcej zarobiłem 50. W tydzień? No. Złoty biznes z tymi wozami. No tak, tylko wiesz, teraz trzeba wygryźć tych, co chcą przejąć tam nową wozownię, bo powiedział mi Jimbo, że oni chcą tam jakieś zrobić ceny bardzo niskie, tak żeby nas, wiesz, wykluczyć. To ja się nie dam, będzie wojna, Charlie. Ale to co, mówisz, że jutro staniesz do licytacji, tak? No właśnie, przepisując na ciebie biznes, tak. Ty możesz potem przepisać na jakiegoś tam supa. Aha. No i... Jak ja jutro przepiszę na ciebie biznes, no to będę mógł brać udział w licytacji. Okej.
No. A myślisz, że jakie oni mają budżety, duże? No, spore. No powiem ci tak, no... Mogą mieć dużo, bo oni to złoto, ta kokaina, to jakieś no, tam... No właśnie. No niedługo tam Może być tego sporo, oni to już kopią te złoto od kurwa lat, słuchaj. To mogą mieć tam pieniędzy trochę, ale zanim im się zwróci ten interes, to ja bym tak podbił do 100 tysięcy przynajmniej. Jak będą walczyć, to bym podbił. No, no. Ty tu Charlie piątkę dostałeś, a ja mówię o 100 tysiącach. No, widzisz, jak to jest taka gra, to jest taka gra, no. Stary prawdę badem na łamkę. Stary prawdę. Nie się. Tak to jest. 5 dolarów też jest dużo. Też jest dużo. Też jest dużo, no. A, to jest skarb. Też jest dużo, kiedyś nie miałem. Za piątkę kiedyś się kilo kupiło i osełka i się szło do lasu i się zarabiało na tym. No, się miało. I się miało jakieś takie pieniądze. Słyszałem o takich ludziach. Ja to nie skalane pracą nigdy. Ja to tyle się w lesie tam, o Jezus, tam w Montorest pod Straubery. O Jezus, jak się tam napracowałem. Dotąd mnie wkrzyżowali, no. Ja cię kręcę, to naprawdę niezły pieniądz na tym. Niezły pieniądz, no. To musisz jutro musisz podbijać tam ostro z nimi. Będę podbijać, jutro będzie ciepło. Chłopaki pewnie będą mi dogryzać. Wiesz co, ja myślę przede wszystkim, że ty powinieneś już dziś wynająć w Walentynie pokój. I tak, i tam już wstać. I tam już wstać na licytację, wyjść z pokoju. I siedzieć w pokoju i się nie odzywać. Nie będą wchodzili, nie będą na tyle mądrzy, żeby szukać po pokojach, a ty się tam po prostu wynajmiesz sobie pokoik, bo tak, no co będą chcieli? Na pewno nie będą chcieli dopuścić, żebyś był na licytacji. Co to oznacza? To znaczy, że będą, kurwa, obstawią tu San Denis, drogi różne do Walentyny i będą tam próbowali złapać. Ale jak już przyjdziesz w miejsce publiczne, będzie licytant, będą, kurwa, ludzie z urzędu, no to oni nie wyciągną, kurwa, giwery, no bo to by była głupota. Nie, no, to będzie obstawione wszystko, szeryf, i będą... Mało tego, jeżeli ty jako chętny do kupna, bo zostaniesz, nie wiem, postrzelony, porwany i tak dalej, no to licytacja jest, kurwa, nieważna, tak? No pewnie, że tak. No. No. Dobra, jak tak zrobimy. Jak teraz? Co, jakby jechać? Z Valentine? No. No, ja się zamknę w tym pokoju, jak będzie trzeba i na tydzień, szczurołapku drogi. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, ja tam znam wyjścia, słuchaj. Nakopałem tam tunele, ty też przecież tam kopałeś ze mną, co ty nie pamiętasz? Aha, tunel pod hotelem, pamiętam, słyszałem legendę o tunelu pod hotelem. No, no, jest wykopany, ja tam znam, mam kluczyk jeszcze gdzieś tam w skarpecie, spokojnie, my sobie damy radę. Podobno jak tam na dole balie z wodą się przesunie, to jest taka mała wyrwa. No, tak, dobrze, właśnie słyszałeś, tak jest. Takie rzeczy słyszałem, no. Niewiele osób o tym wie, więc szczurołap, ja ci ufam, więc... No. Aż dziwne, że wyszło tutaj, a przecież... Pan o tym wie. Tak, słyszałem o tym. Opowiadał mi o tym świętej pamięci Glendzimur. Tak, był o głowę niższy od Musę i był kopaczem tuneli. Niemożliwe. Tak. No dobrze. No to jutro się zapowiada ciekawy dzień. Ty tam, Charlie, na czekoladę. O której licytacja? O 20? O 20. No to się widzimy w takim razie na licytacji, a później jakoś spróbujemy się przetransportować, no. Czy ja mam podbijać jakoś też? Nie, bo jak już będę... Nie, to musimy załatwić to wszystkie papierki przed. Przed, no. To nie. A jesteśmy w stanie załatwić to w Walentynie? A jesteśmy w stanie to może zrobić teraz? Jesteśmy. No to niedaleko jest urząd. To idźmy. To chodźmy. Będzie ktoś? No, myślę, że będzie, no co? Tu jest wszedł. O!